Gotham Central to seria komiksowa do scenariusza Eda Brubakera i Grega Raki wydawana przez DC w latach 2002-2006. Łącznie opublikowano pięć jej zbiorczych tomów w języku angielskim. W Polsce zebrano je w cztery tomy. Dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu tomowi angielskiemu pod tytułem In the Line of Duty, czyli Na służbie. Gotham Central to bardzo nietypowa opowieść o Batmanie, w którym Batman jest postacią zaledwie drugoplanową i zwykle pojawia się tylko na chwilę. Opisana rzeczywistość znajduje się w obrębie batmanowskiego świata, w którym funkcjonują wszyscy arcyzłoczyńcy tacy jak Joker, Two-Face i inni. Patrzymy jednak na ten świat z punktu widzenia zwykłych policjantów, którzy starają się tropić przestępców w Gotham City. Można powiedzieć, że komiks ten jest kolejnym krokiem na drodze ku uzwyczajnianiu opowieści o superbohaterach. Skupiamy się nie na nadnaturalnych wyczynach herosów, ale obserwujemy grupkę postaci z krwi i kości, dalekiej od jakiegokolwiek komiksowego heroizmu, przeżywających problemy zwykłych ludzi. W pierwszej opowieści, napisanej wspólnie przez Brubakera i Rakę, z góru przezam, że będę miał problemy z odmianą tego nazwiska, poznajemy policjanta Markusa Drivera, którego partner zostaje zabity przez Mr. Freeza podczas rutynowego śledztwa. Obserwujemy jak policjanci próbują na własną rękę rozwikłać sprawę bez udziału Batmana, a gdy sytuacja staje się niebezpieczna i grozi nam atak na wielką skalę, musi pojawić się człowiek nietoperz, bo tylko on jest w stanie powstrzymać arcyzłoczyńcę. Pod wieloma względami komiks ten jest zbiorem tego wszystkiego, co zwykle pomijane jest w opowieści o Batmanie, Przyglądamy się np. niechęci policjantów do superbohatera, bo to na niego spadają wszystkie zaszczyty związane z uratowaniem świata. Widzimy wątpliwości jakie mają, zanim zdecydują się zaświecić znak wzywający go na pomoc. Komiks skupia się na bólu, związanym ze stratą partnera, bezsilności, typowej zapewne dla każdego policjanta działającego w wielkim współczesnym mieście. Obserwujemy szeregowych gliniarzy przy pracy, którą nikt nie docenia i która zwykle nie kończy się żadnymi spektakularnymi sukcesami. W drugiej opowieści, napisanej tym razem wyłącznie przez Brubekera, pod tytułem Motyw, dwójka policjantów prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa młodej dziewczyny, która pracowała jako opiekunka do dzieci. Jednocześnie rozwija się tu wątek poboczny dotyczący działalności arcyzłoczyńcy o nazwie Firebug. A z czasem obydwa te wątki okazują się połączone ze sobą. Do pewnego momentu Brubaker prowadzi jednak narrację w bardzo tradycyjny sposób. Obserwujemy kolejne etapy mozolnego śledztwa. Prowadzące dochodzenie przesłuchują świadków i budują kolejne teorie, a przede wszystkim szukają tytułowego motywu, który zdaje się nie istnieć. Druga część tej opowieści mogła być podstawą tradycyjnej historii kryminalnej to nie pojawiają się żadne postacie nadnaturalne. Tym razem też policjantom udaje się załatwić wszystko bez pomocy Batmana. Można powiedzieć, że naczelnym tematem całej tej serii jest właśnie przenikanie się dwóch światów, rzeczywistego i nadnaturalnego, które rywalizują ze sobą. Ambicją każdego świata jest udowodnienie swojej wyższości nad drugim, pokazanie, że jest ważniejszy i może się obyć bez tego drugiego. Przy czym sympatia Brubakera Przynajmniej w tym tomie, jest po stronie świata rzeczywistego. Pokazuje wartość ciężkiej, wytrwałej pracy, opartej na gromadzeniu danych rzeczowych, która ostatecznie przynosi rezultaty. Także pomoc sił nadnaturalnych nie jest potrzebna. Batman pojawia się to tylko w ostatniej scenie, gdzie jeden z policjantów informuje go, że gliniarze sami przyskrzynili groźnego bandytę. I widzimy wymianę wymownych spojrzeń między nimi. Najbardziej rozbudowaną i najciekawszą w tym zbiorze opowieścią jest opowieść ostatnia pod tytułem Half a Life, czyli Połowa Życia, napisana wyłącznie przez Rakę. Odcinek ten otrzymał nagrodę Eisnera za najlepszą historię, będącą częścią serii. Jej główną bohaterką jest policjantka Rene Montoya, która przeżywa problemy związane z tym, że ktoś zrobił jej zdjęcie, jak całuje się ze swoją dziewczyną. I teraz wszyscy robią sobie z niej żarty na posterunku. Mężczyzną, który próbuje zniszczyć jej życie, jest przestępca, którego kiedyś aresztowała. Cała historia nabiera nowego wymiaru, gdy pewnego dnia policja znajduje tego przestępcę zastrzelonego z broni należącej do Montoi, a w jej mieszkaniu część heroiny należącej do niego. Jest w tej historii kilka rzeczy, które mi się nie podobają. I budzą mój opór. Po pierwsze, Raka, w odróżnieniu do Brubakera, wydaje się wierzyć bardziej w świat superbohaterów i arcyzłoczyńców niż w świat zwykłych ludzi. To znaczy, Batman musi zjawić się, by uratować sytuację. A logika obserwowanych wydarzeń jest bardziej logiką obłąkanego, komiksowego szaleńca niż przestępcy, którego można sobie wyobrazić, funkcjonującego w prawdziwym świecie. I to podejście nie do końca mi się podoba bo ten świat superbohaterów i arcyzłoczyńców niejako zaprzecza wszystkiemu, co wcześniej widzieliśmy w świecie prawdziwym, powoduje, że nie możemy się do końca przejąć światem zwykłych ludzi. Wydaje mi się też, że cały zarysowany tu problem jest nieco wymyślony. Komiks spróbuje nam ukazać biedną panią policjant, która zmaga się z ostracyzmem kolegów, którzy dowiedzieli się, że jest lesbijką. Oraz niechęcią rodziców, którzy z tego powodu nie chcą jej znać. Nie mówię, że jest to problem, który zupełnie nie istnieje, ale nie kupuję go w takiej formie, w jakiej go tu przedstawiono. Nie wierzę, że fakt, że kobieta pracująca w wydziale zabójstw, która okazuje się lesbijką, wywołałby aż taki szok. W końcu mówimy o jednym z najbardziej męskich zawodów, jaki można sobie wyobrazić. Większym szokiem byłoby chyba, gdyby jakiś policjant okazał się gejem. Środowisko wielkomiejskich gliniarzy to również środowisko ludzi twardych, wśród których ostre przekomarzanie się jest na porządku dziennym. Kto jak kto więc, ale policjantka Montoya, powinna być zdolna poradzić sobie z tego rodzaju presją. Nie kupuje też tych rodziców wydziedziczających córkę za współżycie z inną kobietą, ale nie mających nic przeciwko temu, że biega ona z pistoletem po mieście, ścigając najgroźniejszych przestępców ale przy tych wszystkich obiekcjach muszę przyznać, że opowieść jest świetnie skonstruowana i na koniec niejako przekonuje mnie do swoich, obiektywnie rzecz biorąc, wątpliwych tez. Jest to kwestia dobrze nakreślonych postaci i świetnej finałowej kulminacji. Reasumując, pierwszy tom Gotham Central to niewątpliwie ciekawy eksperyment pod wieloma względami idący odważnie pod prąd, Tradycji komiksu superbohaterskiego. To komiks, który próbuje być antysuperbohaterski. Jego postacie są słabe, pełne wątpliwości, przegrywają i próbują sobie z tym poradzić. Nie mają mocnej, skutecznej odzywki na każdą okazję. A z takich bohaterów niewątpliwie trudno jest ulepić, zajmującą historię. Stąd do powieści te rozwijają się niejako do tyłu i do wielokrotnie potrzebujemy pomocy z góry, ze strony Batmana. By skutecznie rozwiązać stworzoną sytuację. Dialogi są programowo zwyczajne, wystylizowane na sposób rozmawiania zwykłych ludzi, nie do końca precyzyjny, często rozmijający się z naszymi intencjami. To, że pomimo tych ograniczeń, które autorzy sami sobie nałożyli, mamy tu jednak do czynienia z trzymającymi w napięciu opowieściami, jest niewątpliwie ich sukcesem. Natomiast o rysunkach ołówkiem wykonanych przez Michaela Larka. Nie mogę powiedzieć niczego dobrego. Są one po prostu bardzo słabe. Utrzymane w stylistyce przywodzącej na myśl rok pierwszy Franka Millera, trochę fotorealistyczne w stylu Shona Phillipsa, ale na dużo gorszym poziomie. Jest to taki fotorealizm zredukowany do minimum, z twarzami postaci trudnymi do rozróżnienia.